Stanowisko w sprawie listy miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze wypracowała na środowej sesji Rada Miejska w Suwałkach. Chodzi o analizę przygotowaną przez Polską Akademię Nauk na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w której znalazło się 139 miast zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Miasta umieszczone na liście będą mogły liczyć na szczególne wsparcie środkami finansowymi. Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach. Z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych. Suwałki nie znalazły się na liście, co za tym idzie, miasto będzie miało mniejsze szanse rozwojowe, tłumaczył podczas sesji Czesław Renkiewicz, prezydent miasta. Ta grupa miast będzie mogła ubiegać się w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej o dodatkową pulę środków. Duże środki finansowe będą kierowane na wsparcie tych miast, które mają problemy rozwojowe. Po tej aktualizacji, do której dotarliśmy, okazuje się, że ta grupa miast pogłębiające swój dystans rozwojowy jest liczniejsza, bo 139 miast, że Suwałk tam nadal nie ma. Wgłębiliśmy się w ten dokument, na ile udało się, i widzimy, że te wszystkie 122 miasta, które poprzednio były, mimo tego, że te nowe parametry przyjęte do analizy planu pokazały, że w niektórych miastach sytuacja rzeczywiście uległa zdecydowanej poprawie, że te miasta, którym poprawiło się, powiem, że tak kolokwialnie, zostają i tam będzie dedykowane wsparcie, natomiast naszego miasta nie ma. W strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju mowa o środkach zarówno rządowych, jak i unijnych. Kilka lat temu nastąpiła zmiana podejścia do rozwoju regionalnego. Teraz mówi się o rozwoju zrównoważonym i wspieraniu biedniejszych regionów. Chcemy z tego skorzystać, mówi Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk. Dokument, który ma stanowić podstawę rozdysponowania środków, i to pewnie całkiem pokaźnych środków zarówno rządowych tutaj, czy centralnych, jak i środków unijnych, no będzie, czy jest, został sporządzony i jest troszeczkę ze sobą sprzeczny. Czyli po pierwsze nie kwestionujemy w ogóle tych kryteriów, które tam zostały w tym dokumencie przyjęte. Tutaj, panie pośle, chciałem to wyraźnie podkreślić. My się z nimi zgadzamy. My mówimy tylko o tym, że nie mamy pewnych danych wyjściowych, które legły u podstaw jakby sformułowania tych kryteriów, czy też jakby kwalifikowały miasto do tego, czy te kryteria spełnia, czy nie. Mówimy też o tym otwarcie, że miasto Suwałki tych kryteriów nie spełnia. Na tej liście znalazły się miasta, które równie tak jak Suwałki nie spełniają tych kryteriów obiektywnych, a są i będą otrzymywały środki. Władze miasta o interwencję w tej sprawie poprosiły posła Jarosława Zielińskiego, który wziął udział w sesji Rady Miejskiej. Miasto się zmieniło w ostatnim czasie, w ostatnich latach w ogóle, w ostatnim czasie może w szczególności. Powstają przecież nowe inwestycje, one mają znaczące dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Chodzi o to, żeby rozmawiać merytorycznie, a nie politycznie, bo tutaj złej woli nie ma i na pewno wszyscy byśmy chcieli, żeby miasto Suwałki skorzystało z jak największych możliwości i otrzymało jak najwięcej środków. Ja na pewno tego chcę i zrobię wszystko, żeby tak było, a państwo też tego chcecie, no więc tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości, że chodzi nam o to samo. Tylko chodzi o to też, żeby ten konkretny program został skonfrontowany z kryteriami, jakie Suwałki spełniają. Na pewno nikomu nie chodzi o to i nie będzie chodzić o to, żeby kogoś przyjąć subiektywnie czy wykluczyć. Wręcz przeciwnie, chcemy, żeby to dało efekty wyrównywania tych szans rozwojowych, o które nam chodzi w ramach tej idei i koncepcji rozwoju zrównoważonego. Radni przygotowali stanowisko wyrażające zaniepokojenie wraz z prośbą, by Suwałki znalazły się w gronie miast, którym udzielane będzie wsparcie finansowe z nowej puli środków unijnych. Po burzliwych obradach radnym udało się wypracować wspólne zdanie i ostatecznie jednogłośnie przyjęli to stanowisko.